W dzisiejszym odcinku premiera Sovereign Syndicate, czyli gry inspirowanej Disco Elysium i Baldur's Gate Arcanum. Stalker 2 na odświeżonych screenach. Czyżby studio szykowało się do ogłoszenia premiery? Premiera Prince of Persia The Lost Crown. Niepokojące wieści o twórcach Gothica. Czy Piranha Bytes zostanie sprzedane? Nowe studio współzałożycieli Rocksteady Studios, czyli 100 Star Games. A także Rockstar ma problem z literą R w logo od Remedy Entertainment. Już pod koniec grudnia w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje, według których debiutancka produkcja Rebel Wolves zadebiutuje na rynku jako Dawn Walker Origins. Niecały miesiąc później studio założone przez reżysera gry Wiedźmin 3 postanowiło odnieść się do wspomnianych doniesień. Zespół złożony z weteranów CD Projekt Red potwierdził plotki i zaprezentował nową grafikę koncepcyjną. We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X, Rebel Wolves podkreśliło, że zwykle nie komentuje plotek. Deweloperzy postanowili jednak zrobić wyjątek, ponieważ, jak sami zaznaczają, wiadomość o tytule ich nowej gry rozniosła się drogą pantoflową. Weterani z CD Projekt Red potwierdzili plotki i poinformowali, że pracują obecnie nad Dawn Walker. Debiutancka produkcja Rebel Wolves najwyraźniej zostanie pozbawiona podtytułu Origins, o którym informowały plotki. Zgodnie z zapowiedziami twórców, wspomniana produkcja ma być pierwszą częścią serii. Wspomnę jeszcze tylko, że niedawno do Rebel Wolves dołączył kolejny weteran CD Projekt Red. Studio zasilił Mateusz Tomaszkiewicz, czyli główny projektant zadań w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon. Doświadczony deweloper dołączył do dawnych kolegów i będzie wspierał rozwój Dawn Walker jako reżyser kreatywny. Dziś premiera Sovereign Syndicate, gry inspirowanej Disco Elysium i Baldur's Gate Arcanum. Wszystkich fanów CRPG zachęcamy do obserwowania, jak radzić sobie będzie Sovereign Syndicate. Produkcja od Crimson Herring Studio dziś debiutuje na PC. Wszyscy miłośnicy gier stawiających na fabułę z pewnością chcieliby zobaczyć zapowiedź Disco Elysium 2. Niestety ze względu na wewnętrzne problemy, z którymi boryka się studio, możliwe, że nigdy nie zobaczymy sequela tej genialnej produkcji. Ważne jednak, że wielu deweloperów zainspirowało się dokonaniami Zaum, próbując tworzyć gry o podobnym charakterze. Jednym z takich projektów jest właśnie Sovereign Syndicate. Za sprawą fabuły przeniesiemy się do Londynu w czasach wiktoriańskich, a całość utrzymana jest w steampunkowym klimacie. Zabawę rozpoczniemy od wyboru jednej z trzech dostępnych postaci. Warto wspomnieć, że każdy z bohaterów posiada odmienną historię, która wraz z postępem będzie splatać się w całość z głównym wątkiem. Twórcy obiecują dużą swobodę w podejściu do rozgrywki i przygotowanych wyzwań, a umiejętności protagonistów zostały zaprojektowane w taki sposób, by każda z nich miała istotne znaczenie w trakcie zabawy. Całość mają dopełniać dwa ciekawe systemy. Pierwszy skupia się wokół kart Tarota, które w grze zastąpią klasyczne kostki i dodadzą odrobinę losowości. Równie ważne będą mechaniki odpowiedzialne za rozwój naszej postaci. Bohaterowie rozwijają się bowiem poprzez praktyczne stosowanie danych zdolności, co będzie bezpośrednio podyktowane naszym stylem rozgrywki. Gra jest już dostępna na PC w sklepach Steam i GOG, a nam nie pozostaje nic innego jak cierpliwie czekać na opinię użytkowników. Póki co na portalu Metacritic średnia wynosi 78 na 100. Trzeba przyznać, że to całkiem solidny wynik, mimo że dopiero pojawiło się 6 recenzji. GSC Game World zaprezentowało nowe screeny ze Stalkera 2, który wkrótce może otrzymać kolejne materiały ujawniające datę premiery. Wydaje mi się, że nowy Stalker jest jedną z najbardziej oczekiwanych gier 2024 roku i powstaje już od kilku lat. Produkcja studia GSC Game World ma zadebiutować w pierwszym kwartale bieżącego roku. Sądząc po ostatnich ruchach deweloperów, możemy oczekiwać, że ujawnienie daty premiery i kolejnych materiałów to tylko kwestia czasu. A w sklepie Epic Game Store pojawiły się zaktualizowane screeny ze Stalkera 2, które prezentują odświeżony interfejs użytkownika. HUD wydaje się bardziej przejrzysty i czytelny, aby lepiej pasować do klimatu gry. 18 stycznia premierę ma także Prince of Persia The Lost Crown, czyli Metroidvania od Ubisoftu. Wyczekiwana platformówka 2,5D od Ubisoftu została udostępniona na konsolach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series XS i Nintendo Switch. Oferuje lokalizację kinową z polskimi napisami. Jeśli chodzi o recenzję produkcji, to jest naprawdę solidnie. Wszystko wskazuje na to, że Ubisoft rzeczywiście dostarczył społeczności bardzo dobrą Metroidvanię, która braki ma jedynie w warstwie fabularnej. Naszą recenzję produkcji możecie znaleźć oczywiście na gram.pl. Mamy oczywiście kilka różnych wydań tej gry, w różnych cenach. Wersja na komputery osobiste jest sprzedawana zarówno w Epic Game Store, jak i w Ubisoft Store. I oprócz standardowego wydania dostępna jest także edycja Deluxe, również w usłudze subskrypcyjnej Ubisoft Plus.
Pierwsze próby sprzedaży doprowadziły do zwolnienia części pracowników. Mimo to Piranha Bytes pracuje nad nową grą. Niedawno na portalu informowaliśmy, że gracze przejęli się losami Piranha Bytes, które to studio od kilku miesięcy nie daje żadnego znaku życia. Strona internetowa została wyłączona i widnieje na niej wyłącznie logotyp deweloperów, a na oficjalnym kanale YouTube przestały być publikowane nowe filmy. Nie było jasne, czy Piranha Bytes mierzy się z problemami, które w ostateczności nie skończą się sprzedażą studia. Za sprawą podcastu The Pod otrzymaliśmy nowe doniesienia, które mogą zaniepokoić fanów serii Gothica i Alex. Okazuje się, że THQ Nordic rozpoczęło aktywną próbę sprzedaży Piranha Bytes jeszcze jesienią 2023 roku. To właśnie wtedy w niemieckich mediach pojawiły się pierwsze plotki o problemach studia. Perspektywy dla Piranha Bytes znacząco się wtedy pogorszyły. Pracownicy wykonywali swoje obowiązki w niepełnym wymiarze godzin, a następnie zostali zwolnieni. Wśród nich znalazł się Bjorn Pankratz, dyrektor kreatywny i wieloletni pracownik studia, który brał udział w powstawaniu Gothica. Losy Piranha Bytes nie zostały jeszcze przesądzone. Na stronie niemieckiego Ministerstwa Gospodarki pojawił się nowy projekt studia o nazwie kodowej Currywurst. Produkcja miała otrzymać dofinansowanie w kwocie przeszło 3 milionów euro, a więc równej dotacji na grę o nazwie Wiki 6, pod którą miał kryć się LX3. Currywurst ma być RPG-iem akcji z otwartym światem pozbawionym ekranów ładowania, oferujący wolność wyborów i innowacyjną rozgrywkę z pełną eksploracją, a także złożony system walki i zróżnicowane opcje rozwoju postaci. Realizację projektu wyznaczono na okres od 15 marca 2023 roku do 15 stycznia 2026 roku. W związku z usunięciem ze strony niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu projektu o nazwie Wiki 6, urząd wydał oświadczenie, w którym przyznali się do przeoczenia umieszczenia produkcji Piranha Bytes w swojej bazie danych. Ministerstwo potwierdziło, że gra otrzymała dotację w wysokości niecałych 3,2 miliona euro, a studio ma czas na zrealizowanie projektu do 2026 roku. Powodem braku gry na stronie miała być zmiana nazwy z Wiki 6 na Currywurst, a więc Piranha Bytes nie pracuje obecnie nad dwoma grami jednocześnie, ale nad jednym projektem. Ministerstwo dodało także, że jest to projekt o statusie w toku. Piranha Bytes i THQ Nordic nie wycofały jeszcze wniosku, a powodem tego może być uzyskanie wielomilionowej zapłaty w przypadku sprzedaży studia i praw do znaku towarowego nowemu wydawcy lub inwestorowi. 100 Star Games to nowe studio współzałożycieli Rocksteady Studios. Suicide Squad Kill the Justice League otrzymało już premierowy zwiastun. Na nieco ponad 2 tygodnie przed premierą wspomnianej produkcji w sieci pojawiły się natomiast interesujące informacje na temat współzałożycieli Rocksteady Studios. Okazuje się bowiem, że Sefton Hill oraz Jamie Walker zdecydowali się ponownie połączyć siły i uformować nowe studio. Doświadczeni deweloperzy, jak się okazuje, zamierzają jednak wrócić do tworzenia gier wideo. Co prawda, panowie nie zdecydowali się jeszcze oficjalnie przedstawić swoich planów, ale nowe studio zostało wymienione na jednym z brytyjskich serwisów biznesowych. Na stronie Great Place Work współzałożyciele Rocksteady Studios zostali przedstawieni jako dyrektorzy 100 Star Games z siedzibą w Londynie. Studio opisywane jest jako startup zajmujący się tworzeniem gier wideo, a celem jest stworzenie około 100-osobowego zespołu składającego się z zarówno weteranów branży, jak i wschodzących talentów. Pracownicy mają być natomiast zaangażowani w tworzenie najnowocześniejszych gier, które będą inspirować i urzekać graczy na całym świecie. 100 Star Games zamierza bazować na innowacjach, by przesuwać granice. Wspomniano również o akceptowaniu różnorodności, a także wspieraniu tętniącej życiem społeczności graczy. 100 Star Games prowadzi obecnie rekrutację za pośrednictwem swojej strony internetowej. W serwisie LinkedIn zauważono natomiast, że w ostatnich miesiącach do wspomnianego zespołu dołączyło kilku głównych programistów i byłych pracowników zajmujących stanowiska dyrektorskie w Rocksteady Studios. Take-Two Interactive wszczęło spór z Remedy Entertainment, którego przedmiotem jest R-Logo. Właściciel Rockstar Games twierdzi, że zbyt mocno przypomina logo jego studia. Zmiana logo Remedy odbyła się w zeszłym roku. W kwietniu firma uznała, że czas zerwać ze stylistyką związaną z grą Max Payne, do którego mocno nawiązywała litera R z wkomponowanym w nią pociskiem. Rebranding miał podkreślić związek ze wszystkimi produkcjami Remedy, rozwój i ewolucję studia. Fani komentowali, ale generalnie zmiana została zaakceptowana i nie działo się nic nadzwyczajnego. Aż do teraz. Take-Two Interactive znane jest z wielu podobnych sporów i tym razem jako cel obrało Remedy. Właściciel studia utrzymuje, że po zmianie nowe logo zbliżyło się zbyt mocno do znanego od lat znaku producenta GTA, co może dezorientować klientów. Jak widać, dzisiaj można procesować się o wszystko, a kwestie podobieństwa pozostawiam Wam do oceny. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!